Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj jest 1 września, a 1 września oznacza powiadomienia w telefonie. Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj jest 1 września, a 1 września oznacza dla nas RPG, czyli ten moment, kiedy zapominasz, jak się nazywa twoja własna seria. RPG, czyli rozkład premier growych na wrzesień 2020. Muszę przyznać, że myślałam, że wrzesień 2020 będzie naprawdę słaby, jakoś tak, nie wiem, przeglądałam listę gier w zeszłym miesiącu i myślałam sobie, nic specjalnie ciekawego nie ma, ale im bliżej września okazało się, że wbrew pozorom tych premier wcale nie ma tak mało i być może nie są to jakieś największe, ogromne premiery, ale są to gry całkiem solidne i interesujące. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wrzesień jest taką przystawką przed głównym daniem, czyli jesienią, październikiem, listopadem, kiedy najprawdopodobniej zasypie nas góra wspaniałych, niesamowitych, nowych gier i utoniemy po prostu w nowościach. Tak więc nie przedłużam i zaczynamy naszą listę 10 najciekawszych premier growych na wrzesień 2020. A zaczynamy od Crusader Kings 3. 1 września. Podobno najlepsze są piosenki, które już kiedyś słyszeliśmy. I tak to jest Crusader Kings 3. Niby to samo, a jednak poprawiono dyplomację i spiskowanie. Niby to samo, a jednak ładniejsze, większe i bardziej królewskie niż kiedykolwiek. Co jest fajne, ta gra wychodzi na PC zarówno na Windows, jak i na Maca oraz i Linuxa. A jest to coś wyjątkowo niecodziennego. Iron Harvest. 1 września. Iron Harvest wybrał naprawdę najlepszą możliwą datę premiery. Wszyscy wiemy dlaczego i to zapowiada, że być może i cała gra będzie równie przemyślana jak ta data. Iron Harvest to strategia czasu rzeczywistego w alternatywnej rzeczywistości w roku 1920, a za to uniwersum odpowiada świetny polski artysta Jakub Różański. Jeżeli lubicie steampunk i macie ochotę na alternatywną wersję lekcji historii, to biegnijcie do sklepów. Microsoft Flight Simulator. 1 września. Zanim zadacie to pytanie, co tu się stało ogólnie z tą datą i premierą, już śpieszę z odpowiedzią. Bowiem w zeszłym miesiącu miała miejsce premiera Microsoft Flight Simulator 18 sierpnia, ale wersję fizyczną w Polsce możemy kupić dopiero od 1 września. Ha! Tym samym nadrabiam straszne niedopatrzenie, że w zeszłym miesiącu nie dodałam akurat tej gry do listy i jednocześnie wszystko wciąż ma sens, bo wciąż jest to wrzesień. To się nazywa spryt. Wracając do gry. Została ogłoszona najpiękniejszym tytułem tego roku, jeżeli nie w ogóle najpiękniejszym wśród gier. Microsoft Flight Simulator to nowa odsłona znanego tytułu. Tym razem jeszcze większa, piękniejsza i bardziej realistyczna i pozwalająca wczuć się w pilota jak nigdy. Grę napędza silnik od Asobo Studio, który korzysta z 2 petabajtów danych z serwisu Bing Maps, do którego dostęp uzyskuje na żądanie dzięki chmurze. Chmury, samoloty. Ha! Mapy obejmują zaś cały ziemski glob, a obiekty modelowane są ręcznie lub generowane proceduralnie. Ogólnie boję się latać, ale w tej wersji to w sumie sama przyjemność. Marvel Avengers. 4 września. Ta gra to dla mnie trochę zagadka, bo niby Marvel, ale jednak boję się, że naszym superbohaterom po prostu zabraknie sił w ostatecznym pojedynku. Ale nie uprzedzając faktów. To nowa gra studia Crystal Dynamics, czyli ludzi odpowiedzialnych za nowe Tomb Raidery. Fajne jest to, że historia odpowiedziana w grze nie będzie bazowana na żadnym filmie ani komiksie. Zupełnie nowa historia i także czekają nas nowe postacie. Czy za tym pójdzie nowa jakość? Zobaczymy. Last from Beyond, 24 września. No co to byłby za miesiąc, gdybym na liście nie umieścił jakiegoś horroru. Zwłaszcza, że niedługo Halloween. W każdym razie w tym miesiącu stawiam na Polaków i kontynuację Last from Darkness, czyli Last from Beyond. Pełna erotyki polska gra przygodowa, w której wcielamy się w Wiktora Hallowaya, nowy członek kultu ekstazy, który próbuje dostać się do Lustka, czyli krainy bólu i rozkoszy. Niepokojący trailer mówi niewiele, ale w przypadku horrorów to całkiem dobrze wróży. Sirius Sam 4. 24 września. Odświeżanie starych zabijaków widzę ostatnio w modzie. Tylko czy staruszek Sam da radę sam tym wszystkim nowym wymaganiom nowych graczy?
Jedno jest pewne, jeżeli szukacie rozwałki w starym, dobrym stylu i żonglerki całą galerią broni, to Sirius Sam 4 jest dla Was. Wciąż będzie się można cieszyć szerzeniem chaosu samotnie lub w kooperacji. Tylko kto ma stadię w tych czasach? Port Royal 4, 25 września. Coś dużo czwórek w tym miesiącu. Jeśli akurat nie macie ochoty na strzelaniny, to może mała rozbudowa imperium ekonomicznego i zarządzanie flotą statków. Port Royal 4 oferuje 4 kampanie fabularne, w których współpracujemy z Anglią, Hiszpanią, Holandią oraz Francją. Więc będzie co robić. Wygląda to całkiem nieźle, ale ja nie mogę na nią patrzeć, bo przypominają mi się wakacje, których w tym roku nie miałam. Pozycja dla miłośników poprzednich części oraz żaglowców. Wspominałam, że jak byłam mała, to chciałam być piratem. Mafia Definitive Edition. 25 września. A miałam w tym miesiącu oszczędzać, ale coś czuję, że 2K ograbi mnie z pieniędzy. Nie wiem jak wy, ale dla mnie wizja bycia romantycznym gangsterem w czasach czarno-białego filmu zawsze była czymś atrakcyjnym. Tym bardziej cieszę się, że ten kultowy tytuł otrzyma oprawę, na jaką naprawdę zasługuje. Zmianie ulegnie nie tylko oprawa graficzna, ale także scenki i ponoć ma być poprawiona rozgrywka. Zapowiada się niezła akcja. Baldur's Gate 3. 30 września. Wprawdzie to nie jest premiera, ale wydarzenie jest na tyle duże, jakby to była premiera, dlatego muszę o tym wspomnieć. Kultowa gra, na którą spędzałam noce i dnie, aż okazało się, że jedna z płyt jest porysowana, powraca. Wprawdzie będą to beta testy, które mają ponoć potrwać aż rok, ale zakładam, że dla bardzo wielu graczy jest to co najmniej jak premiera i oni już ostrzą sobie klawiatury na ten dzień. Zwłaszcza, że za kontynuację odpowiada studio, które dało nam Divinity, a to już dobry znak. Zatem rozsiądźcie się wygodnie w swoim tronie Bala, bo czeka Was długa przygoda. Control Ultimate Edition, 27 września. I kolejna gra troszkę poza kategorią, ale jest to dla mnie bardzo dobra informacja. Po pierwsze, zawsze lubiłam Alana Wake'a, a po drugie, Control był dla mnie jedną z najlepszych gier zeszłego roku. I niemal równo rok po premierze ukazuje się edycja, wersja Ultimate Edition, która poza podstawką oferuje dwa duże rozszerzenia wydane do Control, The Foundation i AWE, a w tym drugim występuje nie kto inny jak sam Alan Wake, a to wszystko oczywiście z aktualizacjami. Dodatkowo osoby, które zakupią Control Ultimate Edition na PS4 i Xbox One otrzymają darmowy dostęp do wersji na PS5 i Xbox One Series X. Moja pierwsza gra na PS5. I to było właśnie 10 gier na wrzesień 2020. Jak się okazało, było tych gier całkiem sporo i nawet kilka całkiem interesujących. Jakie są Wasze gry, na które czekacie we wrześniu 2020? Ja zdecydowanie Mafia to jest mój główny target w tym miesiącu. I przyznaję, że bardzo ciepło myślę o Iron Harvest. Zobaczymy, jak ta gra w ogóle się obroni. Oczywiście z największą chęcią zagrałabym w Baldur's Gate 3, tylko że ja nie jestem fanem bety, jakkolwiek dziwnie to brzmi po prostu w przypadku takich tytułów jak Baldur's Gate, który dla mnie jest jednak tytułem kultowym, to boję się w jakiś sposób trochę sięgać po ten tytuł, bo boję się po prostu, że odbiorę sobie tą radość poznawania tej historii, wiecie, od początku, bo jeżeli wyjdzie wersja ostateczna, to w sumie część już będę wiedzieć, wiecie, i być może będzie mi smutno, że coś zniknęło, albo coś się pojawiło w trakcie tej bety. Przy czym oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za zespół od Divinity, aby dali nam naprawdę takiego Baldurna, jakiego czekamy. Wydaje mi się, że oni na pewno wiedzą po prostu, co robią, bo znają się na swojej robocie. I tak zapowiada się moja lista na wrzesień 2020. Dajcie mi znać, jak wygląda wasza, na co czekacie, w co będziecie grać. Jeżeli o czymś zapomniałam, oczywiście możecie zapisać w komentarzach, bo ostatnio niestety premiery gier dość szybko, nazwijmy to, manewrują między kolejnymi miesiącami i wiemy wszyscy dlaczego. Tymczasem ja dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, zasubujcie kanał, udostępniajcie wideo, klikajcie tam magiczny dzwoneczek, który Wam powie, kiedy są nowe nagrania. Wybaczcie, że ostatnio troszeczkę przystopowałam, ale po prostu no niestety życie, praca, takie tam, wiecie, nudne rzeczy. Ale kolejny miesiąc zapowiada się już całkiem pozytywnie i do zobaczenia w takim razie w kolejnym filmiku, w kolejnym RPG. I cześć i dzięki raz jeszcze. Pa, pa!